Jakie oleje są w mojej kuchni? Przede wszystkim w mojej kuchni oleju jest mało. Tak naprawdę jedyny konieczny, niezbędny i namawiam wszystkich, by się z nim próbowali zaprzyjaźnić, to jest olej lniany. Lniany, ale specjalny lniany, czyli taki, który był tłoczony w kontrolowanych warunkach, bez dodatku ciepła, powietrza, w ciemnościach najlepiej i potem też przechowywany nie luzem, tylko w lodówce. Teraz też już nie chcę go długo trzymać w ręku, chociaż jest tylko końcóweczka, ale żeby go nie przegrzewać, za chwilę powędruję do lodówki po naszym nagraniu z powrotem. I taki olej lniany ma to do siebie, że jest tak naprawdę środkiem leczniczym. Chodzi o to, że większość z nas ma potwornie zaburzoną równowagę kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. Znacie pewnie te wszystkie reklamy, jakieś trany w kapsułkach, pigułki, nie wiadomo co. Żeby to wszystko wyrównać, żeby równowagę kwasów tłuszczowych omega-3 do omega-6 uzyskać, tak naprawdę trzeba się pozbyć niedobrych olejów, a olej lniany daje nam tak naprawdę naturalną suplementację kwasów tłuszczowych omega-3, dzięki czemu ma działanie łagodzące, obniżające stany zapalne, wspierające organizm w naprawianiu procesach nowotworowych i ten olej lniany powinien tak naprawdę być w diecie każdego z nas jako co najmniej łyżka, czasami dwie łyżki dziennie, ale wyłącznie na zimno, wyłącznie albo do sałatek, albo jeżeli do potraw ciepłych, to na talerzu, kiedy już one nam lekko przestygną, czyli nie kiedy są gorące, w życiu go nie przegrzewamy, nie smażymy na nim, nie dodajemy do niczego, co się gotuje. Natomiast już na talerzu, kiedy dana potrawa troszeczkę nam przestygnie, wtedy ten olej lniany, tak możemy sobie nim doprawić tę potrawę. Jeżeli jednak ktoś chce smażyć, z jakichś powodów jest do tego smażenia bardzo przyzwyczajony, albo też zwyczajnie nie zależy mu na tym, żeby szybko schudnąć. Bo jeśli chcesz szybko schudnąć, to zwykle najlepszą opcją jest zrezygnować z olejów całkiem. Natomiast w diecie swojej możesz mieć awokado, możesz mieć orzechy, byle nie arachidowe i nerkowca. I to Ci da dużo i walorów smakowych, i zadowolenia, i to wystarczy. Nie potrzebujesz mieć dodatkowych olejów. Jeżeli jednak chcesz koniecznie na czymś smażyć, co rozumiem, bo ja sama też mam czasami ochotę koniecznie na czymś usmażyć, dajmy na to pieczarki, albo frytki z kalarety, albo podsmażyć cebulkę na przykład, no to tak naprawdę do używania na ciepło oleje mamy do dyspozycji trzy. Pierwszy to jest olej kokosowy, ale też z pierwszego tłoczenia na zimno dobrej firmy, czyli odpadają nam te wszystkie bezwonne, ponieważ aby zabrać aromat z oleju kokosowego, stosuje się skomplikowany proces chemiczny, który już zamienia ten olej na składnik, który będzie dużo trudniej przyswoić, strawić, zamienić w energię, tak? Dlatego olej kokosowy, ale ten wonny, ten z pierwszego tłoczenia i na zimno. On teraz jest biały, natomiast gdyby było cieplej, to stałby się zupełnie przeźroczysty. Jeśli go wstawisz i ciekły, jeżeli go wstawisz do lodówki, zamieni się na coś bardzo twardego. Oraz dodatkowo dwa jeszcze oleje. Łatwiej dostępny jest olej z awokado. Olej z makadami troszkę trudniej. W każdym razie oba te oleje też bardzo polecam. Mają wysoki punkt dymienia. Możemy na nich sobie krótko podsmażać nasze warzywa, bo warzywa, orzechy, grzyby, bo w zasadzie poza warzywami, orzechami, grzybami niespecjalnie zalecam, żeby coś jeszcze więcej w Twojej diecie było smażonego, no bo owoców raczej nie smażymy, tak? Więc olej makadamia, olej z awokado, olej kokosowy, no i przede wszystkim olej lniany, który używamy na zimno i jest naszym najważniejszym olejem. Tych pozostałych może nie być, natomiast olej lniany dopóki nie czujesz się naprawdę zajebiście, dopóki nie jesteś bardzo silny, bardzo pełen energii, dopóki nie tryskasz tą energią, dopóki nie jesteś tak szczupły, jak chcesz być, olej lniany jest Twoim obowiązkiem wobec własnego zdrowia i własnego poziomu energii. No, także wszystkiego dobrego, wszystkiego zdrowego. Już jutro kolejny film, a tymczasem życzę Wam dobrego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na YouTube, na kanał Zdrowieje,
na Facebooka do grupy Zdrowieje, Budzimy Zdrowie, które uskrzydla, na stronę Zdrowieje, do poradni, no i oczywiście dla osób szczególnie wdzięcznych za te treści, które do Was trafiają, zapraszam na Patronite, gdzie będziecie mieć możliwość dołożenia swojej cegiełki do wielkiego dzieła, które teraz robimy, pomagając ludziom być zdrowszymi, szczęśliwszymi, mieć więcej energii i bardziej cieszyć się życiem. Także zapraszam na Patronite, na Zdrowieje. Dobrego dnia.